Można odnieść wrażenie, że koncepcja grzechów wołających o pomstę do nieba pozostaje jedynie martwą, katechizmową pozycją, która pozostała w nauczaniu Kościoła jako pamiątka dawnych epok. Współcześnie coraz rzadziej wspomina się o nich i o tym, czego naucza na ich temat Pismo Święte i Kościół. Dlaczego warto pamiętać o wyjątkowym ostrzeżeniu, które się z nimi wiąże? Katechizm nazywa je wołającymi o pomstę do nieba nie ze względu na silną wartość retoryczną takiego sformułowania, ale zwyczajnie powtarzając je za Pismem Świętym. W kilku księgach Starego Testamentu możemy bowiem przeczytać słowa Boga lub Jego wysłanników, którzy mówią, że ludzie skrzywdzeni określonym grzechem skarżą się do Boga, a On wysłuchuje ich i, co więcej, obiecuje karę zesłaną na grzesznika, zemstę za krzywdy, a w każdym razie osobistą interwencję. Najnowszy katechizm Kościoła katolickiego wymienia te grzechy, choć ich nie definiuje i nie wyjaśnia, na czym polega ich, mówiąc w cudzysłowie, wyjątkowość. Dawne katechizmy, na przykład ten kardynała Gaspariego, mówią, że grzechy te wołają o pomstę do nieba, ponieważ przed innymi grzechami mają w sobie nadzwyczajną i jawną niegodziwość i ściągają gniew i zemstę Bożą na tych, którzy je popełniają. Grzechy te nie domagają się jakiegoś szczególnego miłosierdzia Bożego. To nie tak, że ich przebaczanie sprawia Bogu większą trudność. Tworzą jednak osobną kategorię grzechów, ponieważ rażąco zaburzają porządek, jaki Bóg wprowadził między ludzi w chwili stwarzania świata. Grzechy takie w sposób wyjątkowy ranią Pana Boga, ponieważ są wyraźnym i radykalnym świadectwem braku miłości jednego człowieka wobec drugiego, czyli złamania najważniejszego przykazania, jakie Jezus pozostawił światu. Tradycyjnie przyjmuje się, że grzechy wołające o pomstę do nieba są cztery. Umyślne zabójstwo, grzech sodomski, uciskanie ubogich, wdów i sierot oraz wstrzymywanie lub zabieranie zapłaty pracownikowi. Katechizm Kościoła katolickiego wskazuje precyzyjnie na biblijne sytuacje, w których Bóg mówi o tym, że słyszy, jak dany grzech domaga się sprawiedliwości dla grzesznika. Przyjrzyjmy się tym fragmentom. Z pierwszą taką sytuacją spotykamy się już na samym początku Księgi Rodzaju. Kain zabija z zawiści i zazdrości swojego brata Abla. Bóg, upominając się o zamordowanego, mówi do Kaina: cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Grzechem wołającym o pomstę do nieba jest rozmyślne i w pełni świadome zabójstwo drugiego człowieka. Oznacza to, że nie należy do tej kategorii np. nieumyślne spowodowanie śmierci lub zabójstwo dokonane niedobrowolnie, nie w pełni świadomie, pod przymusem albo np. w samoobronie. Również w Księdze Rodzaju czytamy o grzechu mieszkańców Sodomy, która jest oskarżana przed majestatem Boga. Pan powiedział, że skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie. Chcę więc iść i zobaczyć, czy postępują tak, jak głosi oskarżenie, które do mnie doszło. Jak to opisuje Księga Rodzaju, ponieważ Bóg przekonał się, że Sodoma zasługuje na karę, którą dla niej zaplanował, wysłał tam swoich aniołów. Oni zaś wytłumaczyli swoją misję Lotowi, pod którego dachem się zatrzymali. Mamy zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ oskarżenie przeciw niemu do Pana tak się wzmogło, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć. Grzechem sodomskim tradycyjnie Kościół określa oddawanie się pożądliwości seksualnej, wynaturzeniom, brakowi umiarkowania w tej sferze, czyli np. gwałt, kazirodztwo, homoseksualizm, pedofilia, zoofilia i inne podobne do nich grzechy. Domagają się one Bożej interwencji ze względu na swoje głębokie nieuporządkowanie i wykroczenie poza naturalny plan, jaki Bóg miał dla człowieka w chwili stworzenia. Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie położone miasta, w podobny sposób jak one, oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia, wyjaśnia zburzenie Sodomy święty Juda. W Nowym Testamencie Sodoma funkcjonuje jako symbol, w zasadzie synonim seksualnego rozpasania i płciowości używanej w sposób niezgodny z Bożym planem. Do tej retoryki odwołuje się zresztą sam Jezus, który przypomina historię Sodomy i przestrzega miasta, które nie przyjmą uczniów niosących Jego nauczanie, mówiąc, że spotka ich jeszcze gorszy los. W Księdze Wyjścia czytamy o kolejnym grzechu wołającym o pomstę do nieba, którym jest uciskanie bezbronnego człowieka. Katechizmowo mówi się tutaj głównie o wdowach i sierotach, ale oczywiście jest to zbiór szerszy. Wdowy i sieroty w Piśmie Świętym to grupy w sposób oczywisty zależne od łaski i dobroci innych osób.
Grzechem takim jest wyrządzanie krzywd wszystkim ludziom bezbronnym, których los od nas zależy. Naród wybrany doświadczył tego ucisku w niewoli i jego skargi dotarły do Pana Boga. Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, mówi Pan Bóg i zapowiada interwencję. Co ciekawe, gdy lud Izraela zostaje wyzwolony z niewoli egipskiej, Pan nie zapomina o tej historii i odwołuje się do niej, ustanawiając dla swoich wiernych zasady życia społecznego. Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeśli byś ich skrzywdził i będą mi się skarżyli, usłyszę ich skargę. Potwierdza te obietnice Księga Mądrości Syracha. Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi ona, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi i wyda słuszny wyrok. Wreszcie ostatnim grzechem, który nazywamy wołającym o pomstę do nieba, jest niesprawiedliwość wobec pracownika, nazywanego w Biblii najczęściej robotnikiem, najemnikiem lub sługą. Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika, ubogiego i nędznego. Tegoż dnia oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz zajść nad nią słońcu, gdyż jest on biedny i całym sercem jej pragnie, by nie wzywał Pana przeciw Tobie. Tutaj należy szczególnie mocno pamiętać o kontekście biblijnym. W czasach powstawania Pisma Świętego najemnicy byli zatrudniani do konkretnych prac z reguły trwających jeden dzień, na zakończenie którego otrzymywali zapłatę, która miała im wystarczyć na wyżywienie siebie i swojej rodziny do czasu podjęcia kolejnej pracy, co miało miejsce najczęściej nazajutrz. W takim wypadku wstrzymanie zapłaty do kolejnego dnia było równoznaczne z czymś, co współcześnie nazwalibyśmy utratą płynności finansowej, a co wtedy oznaczało albo głód, albo konieczność zapożyczenia się, na przykład u lichwiarza. Nieczułość na tę dramatyczną sytuację całych rodzin jest grzechem wołającym o pomstę do nieba, co potwierdzają słowa świętego Jakuba. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą otrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana zastępów. Jezus w Nowym Testamencie nie tylko nie unieważnił tej stosunkowo krótkiej listy grzechów wołających o pomstę do nieba, ale wręcz ją potwierdził, a każdy obserwator rzeczywistości przyzna, że żaden z nich nie przestał zagrażać człowiekowi, choć, jak widzieliśmy, człowiekowi towarzyszy od zarania świata. Dlatego nie można powiedzieć, że dziś, w XXI wieku, lista grzechów wołających o pomstę do nieba jest w jakimkolwiek stopniu nieaktualna. Nazywam się Tomasz Adamski, a to było Wiarygodne.